Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale. Proszę Państwa, postanowiłem zrobić takie podsumowanie tych kilkumiesięcznych moich zestawień dotyczących użycia wobec Pana Jezusa tytułu Pan w czasopismach Strażnica, w wydaniach do studium, czyli w wydaniach, które z całą pewnością są dość głęboko analizowane przez szeregowych świadków Jehowy, nie tylko szeregowych. Stanowią one bowiem podstawę do analizy tego, co ma do powiedzenia tak zwane ciało kierownicze, czyli ten twór, który rzekomo jest pod wpływem tak zwanego Ducha Świętego. I proszę Państwa, z moich analiz jednoznacznie wynika, ja już to przedstawiałem, ale też pokażę, jak to wygląda z październikiem. Niedługo też przedstawię film dotyczący samego października, ale już uprzedzę jakby fakty i pokażę moje zestawienie za okres od grudnia 2020 do października 2021. Otóż, proszę Państwa, nic się tu nie zmienia odnośnie Pana Jezusa. Oczywiście mamy zero użyć tytułu Pan wobec Jezusa Chrystusa. Oczywiście same użycia są Jezusa, ale jako Jezus. Jezus, Jezusa, Jezusowi i tyle. Proszę Państwa, ja już tłumaczyłem, dlaczego to jest istotne i dlaczego uważam, że należy tytułować Pana Jezusa Panem. Mówiłem o tym dość szczegółowo w moich poprzednich filmach, ale teraz chciałbym zrobić takie jakby kompendium i podsumowanie tego, dlaczego uważam, że Towarzystwo Strażnica, w szczególności ciało kierownicze, celowo unika tytułowania Pana Jezusa Panem, nadając mu inne już znane tytuły typu król i tak dalej, czy nawet, nie wiem, niektórzy świadkowie też mówią, że jest Bogiem, tylko przez małe B, co już zakrawa na wielobóstwo, ale to już temat może na inną rozmowę. Proszę Państwa, chciałbym teraz przejść do dowodów biblijnych, które jednoznacznie mówią, że należy Jezusa tytułować tytułem Pan. Skupmy się może na początek. Następnie powiem, czego będę używał. Używam aplikacji AirBiblia. Świetny program do porównywania przekładów. Zaznaczam przekładów, nie źródeł, bo tutaj nie ma źródeł, nie ma greki, która jest źródłem Nowego Testamentu. Jeżeli, proszę Państwa, ktoś zajrzy wcześniej do tekstów krytycznych Nestla Landa, czy nawet Westcotta i Horta, czy UBS5, wtedy porówna je z tekstami przekładów na języki narodowe, może wtedy powiedzieć, że coś jest źle lub nie do końca dokładnie przetłumaczone. Na tym polegają moje analizy poszczególnych wersetów, które także Państwo macie na moim kanale, ale to może odbiegam od tematu i skupmy się na tym, co chcę dzisiaj Państwu zaprezentować. Otóż zacznijmy może od pierwszego ważnego punktu, czyli od cytatu 1 Koryntian 12:3. Otwórzmy sobie 1 Koryntian 12:3 i przeczytajmy go, jak on brzmi. Tu macie Państwo wszystkich Bibliach, ja się, powiedzmy, skupię na Biblii Tysiąclecia. Otóż zapewniam Was, że nikt pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego nie może mówić: niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Proszę Państwa, ten werset jednoznacznie stwierdza, że tylko ktoś, kto jest pod wpływem, czy pomaga mu Duch Święty, może nazywać Jezusa Panem. Zdanie przeciwne jest jak najbardziej prawdziwe, czyli ten, kto nie nazywa Jezusa Panem, z całą pewnością nie jest pod wpływem Ducha Świętego. Ma to wyraźne konotacje w literaturze Świadków Jehowy, czyli konkretnie w mojej analizie czasopisma Strażnica, zwiastująca Królestwo Jehowy. Zobaczcie Państwo, od grudnia 2020 do października 2021 ani jednego użycia tytułu Pan. Dwa użycia, uwaga, w marcu i w lipcu, ale jest tu kropka, co oznacza, że w cytacie. Co to oznacza? Państwo możecie zajrzeć do tych filmów, ale ja pokrótce tylko powiem, że oznacza to, że w narracji Towarzystwa Strażnica, czyli w narracji czasopisma, jest tam napisane, że dla apostołów Jezus był Panem.
Zwróćcie uwagę Państwo na te moje dwa przykłady. One są tak konkretne, wyraźnie pokazują, że jak już nie można było pominąć tego, że Biblia mówi, że Jezus jest Panem, to się twierdzi, że to jest narracja, tylko że to jest przekaz, że jest Panem dla apostołów, proszę Państwa, jakby nie dla nas. I teraz powiedzmy, że przejdźmy do tego, co chcę pokazać. Ewangelia Łukasza, znany werset, dość charakterystyczny, Łukasza 1:43. Otwórzmy i przeczytajmy, proszę Państwa. To jest nawiedzenie Maryi w domu Elżbiety. I zacznijmy czytać od 41 wersetu. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, prawda, poruszyło się dziecięcko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Co się stało? Stał się pierwszy element tego, co mówi list do Koryntian o tym, kto może nazywać Jezusa Panem. I dalej wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Co tu się stało, proszę Państwa? Elżbieta w momencie, matka Jana Chrzciciela, prawda, została napełniona Duchem Świętym i w tej boskiej radości, w tym uniesieniu biblijnym, nazwała od razu Pana Jezusa Panem. To, co należy i to, co przechodzi przez gardło każdemu chrześcijaninowi, każdemu, kto, dla kogo Pan Jezus jest Bogiem i Panem. Rozumiecie Państwo? Na tym polega cały fenomen tych zapisów biblijnych. Wyraźnie jest tam powiedziane, że po pierwsze, najpierw została napełniona Duchem Świętym, a później od razu wykrzyknęła, że Jezus jest Panem. Biblia nie kłamie, proszę Państwa. Tylko ludzie pod wpływem Ducha Świętego mają odwagę i możliwość nazywania Jezusa Panem. Przejdźmy dalej. Łukasza 2:11. Cały czas tu możecie Państwo śledzić, jak to wygląda w innych przekładach. No i przeczytajmy. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Tutaj mówi anioł do... udał się do Galilei. Tutaj w tym wersecie, jeśli dobrze pamiętam, mówi do pastuszków. Tak czy inaczej, proszę Państwa. Tak, pasterze w wersecie 8. W polu pasterze i trzymali straż nocną. Widzicie Państwo? Znowu ta z kolei anioł, który też jest pod wpływem Ducha Świętego, mówi, że narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Widzicie Państwo? Jest znowu Pan Jezus. Dalej, Jana 13:13, zobaczmy. Ewangelia Jana 13:13. Tutaj z kolei mówi sam Pan Jezus przy Szymonie Piotrze i innych apostołach. Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo Nim jestem. Proszę Państwa, żadnych wątpliwości. Sam Pan Jezus nasz mówi, że należy nazywać Go nauczycielem i Panem. Bo Nim jest. Proszę Państwa, jest. Nie ma czym i z czym dyskutować. I uczniowie Jego nazywali Go Panem. Nie mówili do Niego aniele. Mówili też pewnie Mesjaszu, ale niewątpliwie wyrażali się do Niego słowem Pan. Przejdźmy dalej. Teraz to apostołowie, jako najbliżsi uczniowie Pana Jezusa, mają do powiedzenia. Przejdźmy do pierwszego listu Tymoteusza. Do Tymoteusza. 6:15. Ukaże je we właściwym czasie. Błogosławiony i jedyny władca, król królujących i pan panujących.
wyżej, ażeby się zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie. Błogosławiony jedyny władca król królujących i Pan panujących. Widzicie Państwo? Znowu Pan. Apostoł Paweł nazywa Jezusa Panem. I zostało to oddane na kartach Nowego Testamentu. Przejdźmy dalej. Apokalipsa. Objawienie. 17:14. I przystąpią do walki z barankiem, ale baranek ich zwycięży. To z praskiej, ale przeczytajmy z tysiąclecia. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek zwycięży ich, bo Panem jest Panów i Królem Królów, a także ci, co z Nim są, powołani, wybrani i wierni. Panem jest Panów. Kto? Jezus Chrystus. Święty Jan nie boi się nazywać Jezusa Panem. Czyni to i mówi wyraźnie. Zobaczmy dalej w Apokalipsie. 19. 16. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Co tu więcej dodawać? Proszę Państwa, co tu więcej dodawać? Pan Panów i Król Królów. I chwała mu za to. Przejdźmy do Judy 4, proszę Państwa. Też ten przykład podaję. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są spisani na ten wyrok. Bezbożni, co łaskę Boga naszego zmieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, jedyny władca i Pan nasz Jezus Chrystus. Juda się pomylił? Jak to możliwe? Nie wie, kto jest jedynym Panem i władcą? Jakieś rozdwojenie jaźni? Ale ma odwagę nazywać Jezusa Panem. Dlaczego? Bo jest pod wpływem Ducha Świętego. Zadziwiające, proszę Państwa, prawda? Przejdźmy do 1 Koryntian. 1 Koryntian 2, 8. Tę, której nie pojął żaden z władców tego świata, gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Kto jest Panem chwały? Kogo ukrzyżowali? No kogo? Pana Jezusa. Prawda? Czyli Pan chwały, następny tytuł. Ale Pan. Przejdźmy do Jana 20:28. Ewangelia Jana 20:28. Znane. Omawiałem ten werset i fałszerstwo w przekładzie Nowego Świata. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój, proszę Państwa. Pan mój. Tomasz, apostoł, pod wpływem Ducha Świętego, nazwał Jezusa Panem. Zadziwiające, prawda? Dzieje apostolskie 10:36. To jest niezły kwiatek. Ja go też przedstawiałem, jeśli dobrze pamiętam, na moim kanale, gdzie mamy do czynienia oczywiście też z fałszerstwem przekładu Nowego Świata. W mojej ocenie oczywiście. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Kto jest Panem wszystkich? W przekładzie Nowego Świata, zwróćmy uwagę, posłał on do ludu Izraela swoje słowo, dobrą nowinę o pokoju możliwym dzięki Jezusowi Chrystusowi, temu, który jest Panem wszystkich. Nie ma tam żadnego temu w Grece. Ja to źle, że my tam omawiałem ten przykład błędnego tłumaczenia w przekładzie Nowego Świata. Ale gdzie to świadkowie Jehowy sprawdzają? Przecież oni wierzą w jedyny słuszny i prawdziwy przekład. To też komentowałem wielokrotnie. Widzicie Państwo, On jest Panem wszystkich. Kto jest Panem wszystkich? Jezus Chrystus.
To samo też Juda mówił w swoim liście. Przejdźmy dalej. Wspaniały werset mówiący o tym, kim jest Jezus i jaka jest Jego rola. Świadkowie Jehowy zapominają o tych wersetach. One nie mają dla nich takiego znaczenia. Filipian 2, 9. Proszę bardzo. To się zaczyna już nawet wcześniej. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Czyli sam zrezygnował z tej sposobności. Żeby... Tu jest błędne tłumaczenie w przekładzie Nowego Świata. Też to omawiałem. To fałszerstwo. Niewątpliwe fałszerstwo. Lecz ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka. Uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, w tym szatana. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Proszę Państwa, ku chwale Boga Ojca. Można dosadniej? Już chyba się nie da dosadniej. Wszelki język ma wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Gdzie to jest widoczne w przekładzie niewolnika, który rzekomo kieruje się Duchem Świętym? Tutaj, proszę Państwa. Tutaj on chwali Jezusa, że jest Panem? Gdzie? W którym numerze strażnicy? Proszę mi to pokazać. Żenujące. Żenujące. Idźmy dalej. Rzymian 14:9. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować nad umarłymi, jak i nad żywymi. Zapanować. Albo w przekładzie Kulichowy, żeby być Panem zarówno umarłych, jak i żywych. Co tu więcej dodawać? Czyli jest Panem żywych i umarłych. Panem wszystkich, proszę Państwa. Jezus jest Panem wszystkich. No i jeden, jeszcze bardzo wspaniały przykład. Drugi list Piotra. 3:18. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Pana naszego, naszego i Zbawiciela, proszę Państwa. Potrzeba więcej przykładów? Proszę Państwa, pytam jeszcze raz, czy potrzeba więcej przykładów? No i standardowy Rzymian 10:9-10. Rzymian. Świadkowie Jehowy udają, że nie znają tego, tych wersetów. Dla nich jest tylko Jehowa. Ale cóż mówi słowo? To jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim, a jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Widzicie Państwo? Gdzie my to tu mamy w tych strażnicach? Gdzie strażnica we własnej narracji pisząc o Jezusie nazywa go Panem? Proszę Państwa, nigdzie. Ale jest jeden prosty powód. Jest taki jeden, który nigdy nie nazwie Jezusa Panem. Otwórzmy sobie Marka 5:1-13. Aż mnie mrozi, jak to czytam, proszę Państwa. Marka 5. 1-13. Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerezeńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, a łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał, tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał w niebogłosy.
Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, bo nas jest wielu. Jak ten Legion się odezwał do Pana Jezusa? Jak powiedział? Powiedział, Jezusie. Szatan nigdy nie powie do jego szatańskie plemię, szatańskie nasienie nie powie do Jezusa, Pan Jezus. Przypadek? Czy to przypadek, proszę Państwa? Czy to przypadek? Zerknijmy tu. Czy to przypadek, że od grudnia ani razu nie powiedzieli do Pana Jezusa, Panie Jezu Chryste? Nie, to nie jest przypadek, proszę Państwa. Inny przykład. Proszę jeszcze pozwolić, muszę sobie przynieść ten przykład. To jest bodajże z Ewangelii Łukasza. Tutaj, Łukasza 4,34. Otwieramy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć niebogłosy. Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Widzicie Państwo? Nie nazwał Jezusa Panem. Nie nazwał. Bo nikt, kto nie jest pod wpływem Ducha Świętego, nie nazwie Jezusa Panem. Rozumiecie Państwo? I teraz proszę się naprawdę poważnie zastanowić. Co by braciom króla, co by ciału kierowniczemu przeszkadzało nazwać Jezusa oczywistym tytułem? Oczywistym, którym obdarzali go ludzie z jego czasów, patrz Elżbieta, apostołowie i wszyscy ludzie dobrej woli do dzisiaj, wszyscy chrześcijanie. Dlaczego czasopismo Strażnica, które jest wydawane za zgodą, z całą pewnością za zgodą braci króla i ciała kierowniczego, nie nazywa Jezusa Panem, tylko wywija jakieś dziwne pomysły, nazywając Jezusa Panem, ale apostołów, ich Panem. Czy to nie są szatańskie wykręty? Nie przejdzie przez gardło, proszę Państwa. Przypadek? Zastanówcie się Państwo. Może przypadek. Zapraszam do rozmowy na ten temat. Ja się mogę mylić, ale to, że Świadkowie Jehowy, szeregowi, wiedzą, że Jezus jest Panem, nie zmienia faktu, że w narracji tego towarzystwa, w szatańskiej narracji, nigdy nie usłyszymy wobec Pana Jezusa tytułu Pan. Może kiedyś w jakiejś starej strażnicy były takie tytuły. Nie ma tego w ogóle, proszę Państwa. No, pokazuję. Każdy może sprawdzić. To nie jest przypadek. Pomyślcie Państwo, mówię to do Świadków Jehowy, w czym wy siedzicie? W czym wy siedzicie? Nawkładali wam w tą waszą pseudobiblię tych Jehow wszędzie, gdzie się dało, do Nowego Testamentu, gdzie nie ma tego imienia. Pomniejszyliście chwałę Pana Jezusa. Zastanówcie się Państwo. Zastanówcie się Państwo, w co wy wierzycie. Zapraszam do rozmowy i pod filmem i tyle w tym odcinku. Dziękuję, do widzenia.